krótkowzroczność, samowolę w interpretacji obowiązujących przepisów, marnowanie potencjału zawodowego personelu oraz narażanie pacjentów na ograniczenia w dostępie do usług medycznych, zarzucają dyrekcji Suwalskiego Szpitala pracujące w nim pielęgniarki, które dopiero co wygrały ze szpitalem proces w sądzie pracy. 44 pielęgniarki wyszły z sądu z tarczą, bo orzeczenie zdawało się rozwiązywać problem i przywracać prawidłowe warunki zatrudnienia. Od 1 lipca 2022 roku dyrekcja szpitala zaprzestała uznawać kwalifikacji, których dotychczas wymagała. Dotyczą te kwalifikacje pielęgniarek z tytułem magistra i specjalizacją. Tutaj jednym słowem dyrekcja chciała zdegradować nas, pielęgniarki, do niższej grupy. 44 pielęgniarki postanowiły pójść do sądu, aby sąd rozstrzygnął, czy prawidłowo pan dyrektor nas zakwalifikował do grupy, czy mógł nas zdegradować do grupy niższej, czyli tutaj aktualnie jest to grupa piąta, powinniśmy być w grupie drugiej. Pielęgniarki jednak nie cieszyły się długo z odniesionego zwycięstwa. Wprawdzie wciąż nie wiedzą, czy ich pracodawca odwoła się od nieprawomocnego jeszcze wyroku, ale tuż przed długim weekendem dotarło do nich pismo dyrektora szpitala, które sprawiło, że w środowisku pojawił się niepokój, a na głowę kierującego placówką Adama Szałandy posypał się grad zarzutów. W ubiegłym tygodniu związki zawodowe otrzymały zawiadomienie o zamiarze wypowiedzeń dotychczasowych warunków pracy i płacy w szpitalu w Suwałkach. Dotyczy to 67 pielęgniarek. Dzisiaj dyrektor szpitala Adam Szałanda nie chciał wystąpić przed kamerą i ujawnić swoich planów. Usprawiedliwił swą odmowę tym, że trwają procedury zmierzające do uregulowania pielęgniarskich umów i tym, że wciąż oczekuje na uzasadnienie orzeczenia wydanego przez tutejszy sąd. Zapytany, czy przewiduje zwolnienia personelu pielęgniarskiego, zaprzeczył. Twierdzi, że działania szpitalnej administracji zmierzają wyłącznie do uporządkowania sprawy wynagrodzeń. Tymczasem pielęgniarki są pełne obaw, ale przede wszystkim zdumiewa je postawa szpitalnej administracji. Dyrekcja szpitala powinna być dumna z tego, że pielęgniarki kształcą się, że idą na studia, nabierają nowych doświadczeń. Uważam, że to jest niesamowicie ważne, jeśli chodzi o przekładając to na dobro pacjenta, ponieważ jak mottem szpitala jest, pacjent centralną częścią szpitala jest, także tutaj też miejmy na uwadze te dobro pacjenta i ten personel wykwalifikowany, no chyba lepiej jak jest przy pacjencie i taką kadrę trzeba, wydaje mi się, szanować i być z tego dumnym, tak? Dlatego jest to dla nas całkowicie niezrozumiałe, dlaczego pan dyrektor w ten sposób działa. Być może ma złych, prawda, zarządzających, doradców, bo nie sądzę, że dyrekcja sama z siebie chciałaby do takiej sytuacji doprowadzić. Uważam, że to ta sytuacja nie powinna mieć miejsca. Przede wszystkim pragnę zauważyć, że jesteśmy jedynym szpitalem na Podlasiu, gdzie jako szpital podlegający pod marszałka, szpital wojewódzki, nie otrzymaliśmy jako jedyni zgodnie z ustawą wynagrodzeń.